Za mną jest Kuba z zespołu Capgemini. Dzisiaj zwycięstwo 2-0 z Rockwellem Automation, co oznacza, że macie pewne drugie miejsce i teraz wszyscy czekamy na ten ostatni mecz, który na pewno będziesz oglądał, ale przed tym jeszcze zapytam Cię, jak oceniasz to dzisiejsze spotkanie? Dzisiejsze spotkanie, jak i cała liga, zdecydowanie obfituje w znacznie lepszy poziom niż w poprzednim sezonie. Myśmy się wzmocnili, ale inne drużyny też odrobiły pracę domową i to już nie było tak pewne, jednoznaczne zwycięstwo jak w zeszłym sezonie, gdzie złoto zapewniliśmy sobie sami i nie musieliśmy patrzeć na matematykę i kredyt. Liczę jednak, że Rockwell naprawdę wysoki poziom prezentuje i może nam bardzo pomóc. Jeżeli chodzi o Waszą grę, no to nie jest to właśnie kwestia może jakichś małych elementów, które czasami działają? Czy po prostu tak jak mówisz, że wszystkie zespoły w tym sezonie grają bardzo, bardzo dobrze? Oczywiście u nas przede wszystkim znacznie się pogorszyła zagrywka w tym sezonie, jest to element indywidualny. Dużym problemem jest też dla nas mały szpital, który zapanował. Parę osób się kontuzjowało, część troszkę mniej, troszkę poważniej, nie mogliśmy zawsze wystawić optymalnego naszego składu. No ale to już przez wakacje postaramy się ich doleczyć i ewentualnie znaleźć jakieś nowe brakujące puzzle. Jasne, jeszcze w kwestii tego meczu to wyglądało tak, że oba sety wyglądały bardzo podobnie. Gdzieś tam do połowy wyglądało bardzo wyrównanie, nawet z przewagą minimalną przeciwników, ale końcówki absolutnie tutaj były pod wasze dyktando. Czy to jest właśnie kwestia silnej psychiki, czy myślisz, że jednak rywale troszeczkę się spalili pod koniec? No powiedziałbym, że chłopaki po prostu w drugich połowach tak się rozgrzewali, ale nie o to chodzi. Myślę, że to mieszanka bardzo wielu elementów. Myślę, że w pewnym momencie po prostu, zwłaszcza w pierwszym secie, zaskoczyła Tomkowi Michalakowi fantastycznie zagrywka, a Dawid Szyga popchał to i to już praktycznie ustawiło set. W drugim secie no także podobnie. Mimo wszystko miałem wrażenie, że w pewnym momencie sami jesteśmy dla siebie gorszym przeciwnikiem niż Rockwell dla nas. Psute zagrywki, głupie błędy w obronie, ale wszystko to dopracujemy, po wakacjach będzie lepiej. Czy można Ciebie zobaczyć też w innych ligach, w innych turniejach, albo może w siatkówce plażowej, kto wie? Nie, ja akurat osobiście nie gram, ale większość naszej drużyny gra i naprawdę z dobrymi sukcesami. Jasne, okej, to teraz z niecierpliwością czekamy na ostatnie spotkanie i drugie miejsce jest gwarantowane, ale oczywiście tutaj liczymy po cichu na zwycięstwo.